Szanowni Państwo, nie tak dawno uczestniczyliśmy w konferencji, gdzie podpisywaliśmy listy intencyjne razem z samorządami Kołobrzegu, Sławna i Darłowa w sprawie koszalińskiego zakładu utylizacji przeróbki termicznej odpadów, potocznie zwanej spalarnią. Można powiedzieć, że jesteśmy po kolejnym etapie związanym z budową tejże spalarni. Został złożony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Koszty inwestycji według przygotowanej dokumentacji to ponad 200 milionów złotych, dokładnie 201 milionów złotych. I tak jak mówiliśmy wcześniej, spalarnia odpadów, która będzie oddziaływała na sąsiednie również samorządy w najbliższym otoczeniu Koszalina, i w tym momencie spalarnia, która jest projektowana i będzie budowana, jeśli otrzymamy dofinansowanie, na wielkości 30 tysięcy ton odpadów, które będą przetwarzane w tym zakładzie. Oczywiście zakład to nie tylko piec i nie tylko termiczna utylizacja odpadów, ale też kogeneracja, czyli źródło energii elektrycznej przekraczające nieco 2,5 MW, to również ciepło, które będzie produkowane i które mniej więcej w 50% zapewni ciepłą wodę w tym sezonie, można powiedzieć martwym, ale ciepłą wodę użytkową w kranach tych mieszkańców Koszalina, którzy korzystają z miejskiej energetyki cieplnej, mają ciepłą wodę z sieci. To również przyszłościowe projekty, o których będzie mówił prezes naszego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, z tym terenem związane. Planujemy, że ta inwestycja powstanie na terenach specjalnej strefy ekonomicznej, tam gdzie można powiedzieć już nie ma żadnych zabudowań, więc myślę, że nie będzie też związanych z tym często kontrowersji, aczkolwiek obserwując sytuację w innych miastach Europy, wszyscy znamy przykład Wiednia, ale ja również widziałem chociażby spalarnię w Zurichu, która jest zlokalizowana w zabudowie śródmiejskiej w wielu miastach we Francji, w Lyonie, w wielu miastach te spalarnie są budowane wewnątrz tkanki z racji tego, że jest to bardzo bezpieczny zakład przy tych systemach oczyszczania spalin, które będą tam instalowane. Jak mówili nam pracownicy tego zakładu chociażby w Kilonii, bardziej zanieczyszczone powietrze jest w wyniku palenia papierosów niż to, co wydobywa się finalnie z komina, bo jest to, co widzimy, to jest tak naprawdę para wodna, która jest widoczna dla postronnego obserwatora. Wniosek został złożony, wniosek, który jest, składa się jakby z dwóch elementów. Jeden to jest oczywiście wniosek o dotację i uzupełnienie wkładu własnego w formie preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I myślę, że o szczegółach powie pan prezes Uciński oraz Andrzej Kierze, który nadzoruje te pozostałe elementy również z tym związane, czyli jakby szerszy program związany z likwidacją emisji, z zieloną gospodarką, którą sukcesywnie wprowadzamy w Koszalinie. Jeżeli chodzi o termiczne przekształcanie odpadów, w zasadzie zgodnie z dyrektywami unijnymi, 6 celami środowiskowymi, w tym gospodarka w obiegu zamkniętym, spalanie w zasadzie staje się tą formą taką zanikową, jeżeli chodzi o utylizację odpadów. Preferencje ma recykling, preferencje mają inne źródła energii. Natomiast rzeczywistość jest taka, że praktycznie połowa odpadów koszalińskich, ale też połowa odpadów produkowana w naszym kraju ma wartość energetyczną, którą bezpowrotnie tracimy, jeżeli te odpady będą składowane. Stąd też pomysł, który tutaj przyświecał nam wszystkim i pan prezydent wyznaczył termin, datę złożenia wniosku do Narodowego Funduszu, żeby na ostatni taki program w kraju mieć szansę złożenia tego wniosku. Ten wniosek został złożony i praktycznie 30 tysięcy ton odpadów, które my z Koszalina i powiatu musimy przekazać do utylizacji, trafi w formie ciepła odpadowego do ogrzewania naszych mieszkań, do miejskiego systemu ciepłowniczego. Jeszcze to, co pan prezydent powiedział, jest kogeneracja, która praktycznie daje
możliwość stworzenia produkcji prądu na potrzeby lokalne, też w ramach klastra energetycznego, o którym rozmawiamy w ratuszu od 2 lat i staramy się tą ideę rozszerzyć nie tylko na firmy podległe ratuszowi czy współpracujące z ratuszem, ale na wszystkich producentów energii w Polsce. Sytuacja prawna, jeżeli chodzi o dyrektywy, bo trochę można powiedzieć, przy tym siedzę jako społecznie prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, jest taka, że do tej pory Unia zakładała w tak zwanej taksonomii, czyli odejściu od węgla, zeroemisyjności, energię odnawialną z 2 źródeł, z atomu i z gazu. Sytuacja, jaka powstała na Ukrainie, powoduje, że te spojrzenie na produkcję energii, na zapotrzebowanie energii dla potrzeb mieszkańców jest weryfikowane i praktycznie odpady stanowią nie jako paliwa kopalne, to źródło energii, które z powodzeniem można wykorzystać i też to może spowodować stabilizację cen utylizacji odpadów, zagospodarowania odpadów poprzez to, że ten obiekt będzie zarządzany przez miasto, będzie pełna kontrola nad kosztami tego typu działalności, ale również nie będzie tutaj stosowana zasada rynku, który raz oferuje cenę za utylizację odpadów 600 zł, raz 900 zł. Natomiast dla przykładu spalarnia w Szczecinie cenę dla swoich mieszkańców ustaliła na 300 zł za tonę i tutaj też dzięki współpracy pana prezydenta z prezydentem Krzyskiem ze Szczecina i też zaangażowaniu mojej skromnej osoby udało się umieścić z Koszalina w tej dobrej cenie 5000 odpadów w spalarni szczecińskiej. Myślę, że teraz czeka nas taka mozolna droga weryfikacji tego wniosku, analizowania. Cena jest wysoka, natomiast analizy, które przeprowadzono, pokazały, że będzie cena dla mieszkańców ceną rozsądną. No i to, co podkreśliłem, stabilną z tego typu sytuacji, że obiekt już powstanie.